Jesteśmy teraz w Przemyślu na ogólnym zlocie pojazdów zabytkowych. Dzisiaj akurat przyjechałem z panem strony, przodownikiem Krzyśkiem, garbusem 1974 roku, wersja amerykańska. Czekamy na przodownika Marka, który ma przyjechać albo SHL-ką M11, albo tym BMW. Na razie jego nie widzę. Są tutaj z przodu, podejdę, są dwie MZ-ki. MZ-ka jaskółka, wersja deluxe, która ma takie chromowane nakładki, ale to nie jest ta wersja 300. Tam jedzie syrenka. Kurczę, człowiek jest w sandałach, to trzeba uważać. Na razie tutaj są, większość jest jak zawsze miejscowych maszyn. No, tam są właśnie MZ-ki. Ludzi jest dość sporo, co jest ciężko robić w takiej sytuacji zdjęcia, ale jest jak jest. No, czekam na znajomego, który ma przyjechać. O ile przyjadą, to tym gazem 24 typ Wołga z lat 70. No. Bardzo dużo jest ludzi. Tego akurat Frankensteina widziałem. Widziałem, on był z 2-3 lata temu na lotnisku w Krośnie. Tylko on chyba był bardziej zabudowany. Na pewno chyba tam jakaś osłona maski. Coś w tym stylu było. Tutaj. Na razie jeszcze nie ma naklejek, ale też trzeba przypilnować. Jeszcze raz powiem, jestem na rynku w Przemyślu, czy tam pod rynkiem, nie wiem. Dosięgam. Tak, ekipa z Krakowa była tydzień temu na imprezie w Jaśliskach. Nie wiem, może tutaj jeszcze krośnianie przyjadą. Akurat garbusikiem przyjechałem. Pogoda jest w miarę. Idziemy do tych MZ-ek.
idziemy do tych MZ-ek. No jest MZ-ka rocznik 81 albo drugi. Gościu powiedział, że to jest MZ-ka Tropik, ale no to wiadomo, to jest jaskółka, tu są te takie nakładki. Nie wiem, czy czasami tej MZ-ki nie robiłem zdjęcia, bo gość mnie kojarzy. Było chyba 3 lata temu albo 4 na zakończeniu sezonu w tej Kalwarii Pacławskiej. Też była taka właśnie MZ-ka. I być może to jest ta MZ-ka, no tutaj tam na tą Kalwarię Pacławską, ale tak. Przód lampy nie jest z tego modelu, jest z modelu późniejszego. Nie wiem, zaraz się gościa popytam,